Sprawiedliwy handel. Wiesz, co to sprawiedliwy handel? Rozwój. Sprawiedliwy handel to handel promujący rozwój małych firm. Drobny kupiec. W jaki sposób sprawiedliwy handel pomaga drobnym kupcom? Uczciwe wynagrodzenie. Sprawiedliwy handel ustala ceny, które zapewniają uczciwe wynagrodzenie za ludzką pracę. Poprawa warunków życia. Sprawiedliwy handel prowadzi do poprawy warunków życia pracowników. Uczciwość. Sprawiedliwy handel to uczciwość i szacunek w relacjach handlowych. Prawa człowieka. Czy sprawiedliwy handel chroni prawa człowieka? Zysk. Sprawiedliwy handel zakłada, że człowiek jest ważniejszy od zysku. Praca dzieci. Sprawiedliwy handel nie pozwala na pracę dzieci. Płaca minimalna. Płaca minimalna oznacza najmniejszą możliwą pensję, jaką pracownik może otrzymać za swoją pracę. Równe szanse. Równe szanse oznaczają, że zarówno kobiety, jak i mężczyźni traktowani są tak samo. Środowisko. Sprawiedliwy handel dba też o dobro środowiska. Równowaga. Ważnym aspektem sprawiedliwego handlu jest równowaga z przyrodą. Nadmierne wykorzystanie. Sprawiedliwy handel chroni środowisko przed jego nadmiernym wykorzystaniem. Substancje chemiczne. Sprawiedliwy handel ogranicza użycie szkodliwych substancji chemicznych. Ruch społeczny. Sprawiedliwy handel jest to również ruch społeczny promujący współpracę wielu krajów. Finansować projekty. Sprawiedliwy handel finansuje projekty takie jak zakładanie szkół, szpitali. Kraj rozwijający się. Sprawiedliwy handel otacza opieką kraje rozwijające się. Opieka zdrowotna. Sprawiedliwy handel zapewnia pracownikom opiekę zdrowotną. Specjalne oznakowanie. Produkty ze sprawiedliwego handlu posiadają specjalne oznakowanie. Popularne produkty. Takie produkty są bardzo popularne w zachodniej Europie. Konsument. Według badań konsumenci są zdecydowani płacić więcej za produkty ze sprawiedliwego handlu niż za inne. Play Global. Mamy tylko jedną ziemię.